możemy łączyć piwa, możemy z piw przygotować napary, możemy na bazie piw robić sosy, z piw je gotować. Jesteśmy z Marcinem Jabłońskim, przed Hopiness, akurat nie widać. Taka będzie fajna przebitka, tutaj jak rozmawialiśmy jeszcze z Elą i z Mateuszem. Powiedz mi, dlaczego szef kuchni, renomowany, bo tak to trzeba ująć, w multitapie? Bo to jest dosyć niestandardowy i chyba pierwszy taki przypadek w Polsce. Tak, to jest dla mnie, słuchaj, ciekawe wyzwanie, tak naprawdę, ponieważ z piwem nie eksperymentowałem, nie miałem tak bezpośrednio do czynienia, a szczególnie z tak różnorodnością piwa, jakimi są browary regionalne. Tak, to jest dosyć ciekawa inspiracja. Nowe smaki, tak naprawdę, które można z piwa. Chcę pokazać ludziom, że piwo nie jest jedno tak naprawdę. Ani trzy, ani pięć rodzajów tak naprawdę. Przygotujemy specjalnie kartę do każdego piwa indywidualnie. Będzie wychodzić nowe, będziemy z Elą siedzieć tutaj, będziemy siedzieć z Mateuszem, będziemy kombinować, łączyć smaki i to wszystko pewnie będzie się łączyło... Czyli food pairing pełną gębą. Food pairing pełną gębą. Tam trochę bioser przeczytałem na twój temat, między innymi, że zajmuje się kuchnią molekularną. Kuchnią molekularną się również zajmuje, dlatego nie będzie tu stricte bar, który będzie oparty na tej kuchni z piwem, bo pewnie piwo, jakbym się stworzył, to by się jadło łyżeczką, a nie piwo. Będą elementy kuchni molekularnej, na które zapraszam już po sobocie, będziemy nas spróbować. Czyli tak, w sobotę mamy premierę. Jak na razie na premierę, co będzie z food pairingu, co będzie z jedzenia? Jeżeli chodzi o otwarcie, mamy dla was niespodzianki, ciekawostki. Nie mogę zdradzić jeszcze w tym momencie, na to was zapraszam na sobotę. Natomiast mogę tylko zdradzić, że mamy zarezerwowane i eksperymentujemy na świeżych pędach chmielu. I chmiel będzie w postaci lodów podawany, a piwo w postaci sorbetów. Także warto będzie do nas przyjść, spróbować i przy okazji napić się piwa oczywiście. Czyli tak naprawdę, jeżeli będzie taka pogoda jak w tym momencie, co mamy bardzo ostrą lampę po prostu w twarz, miejmy nadzieję, że tak, bo prognoza pogody akurat to zapowiada, to będzie można się ochłodzić lodami piwnymi. Sorbetem, tak? Tak, sorbetem. Coś tam słyszałem o tych pędach chmielu wcześniej, w związku z tym zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. Mnie bardzo interesuje, co będziesz jeszcze w przyszłości zamierzał robić z piwami, bo fakt posiadania szefa kuchni, jako bądź co bądź no, współwłaściciela tak, lokalu, przy okazji wszystkich premier, bo powiedzmy szczerze, nie wiem, czy patrzyłeś, jak już rozeznawałeś się, jak wygląda rynek piwa rzemieślniczego w Polsce i że każdy chce być taki jak płatek śniegu, więc różne rzeczy są dodawane do tego piwa. Sam mam w tym udział, bo też dodaję różne chociażby zioła do swoich piw. Jeżeli chodzi o piwo, to tak jak powiedziałem, mamy w swoim asortymencie w lokalu bardzo dużą różnorodność piwa, od kolorystyki poprzez smak, przez pochodzenie. Każdy piw ma swój charakter. No właśnie, to fajnie można ograć przy premierach tutaj, przyszłych. Tak, tutaj nie mamy ograniczeń, jeżeli chodzi o jedzenie. Możemy łączyć piwa, możemy z piw przygotować napary, możemy na bazie piw robić sosy, z piw je gotować, prawda? Przygotować dressingi do sałatek na bazie piwa i dużo, dużo innych rzeczy. Także tutaj nie ma ograniczonej przestrzeni, jeżeli mówimy o pomysły, o ideę. A jest tylko praca, na której efekty będziecie już niedługo uzyskiwać. No i świetnie, bo to jest bardzo świeże podejście do tego tematu, dlatego że no, mamy połączenie jakieś tam gastro z piwami, prawda? Jest parę knajp, chociażby Gorączka Złota, Chmielarnia, Szynkarnia we Wrocławiu, które jest po prostu jedzenie obok piwa. Tak, natomiast nie ma w tym momencie, to znaczy już jest, mam nadzieję, że tak właśnie to będzie wyglądało, nie było tego czasu takiego lokalu, który rzeczywiście jednym z takich punktów działalności, które są wyznaczone, było to, że rzeczywiście jakoś sensownie pójść w ten kierunek, w ten rozwój, że piwo nie jest niejako obok jedzenia, tylko jedzenie i piwo jest integralne, że tak, to jakoś razem ma grać, tak, razem ma mieć sens. Generalnie w Polsce jest przyjęte, że robiąc klasy degustacyjne, do dań dobiera się wino, prawda? Tak. A my stworzymy nowy rozdział w tej dziedzinie i będziemy robić takie menu, że do każdego dania będzie specjalnie wybrane piwo. Taki food pairing, który jest naprawdę połączony. Klienci się przekonają, że połączenie piwa
potrawą daje w pełni smak. Zaraz się dowiemy, że tutaj takie będzie przerażenie z offu, bo krany bardzo szybko rotują. W związku z tym będzie trzeba bardzo szybko wymyślać nowe połączenia. Znaczy, na pewno będziemy chcieli, ja mam taką ideę, założenie, że nasz standardowy produkt, będą to jakieś trzy pozycje stałe, które będą przez cały rok serwowane. Natomiast względem sezonowości, a propos warzyw, jesteśmy w Polsce, sezonowość jest jakby 3-4 pory roku. Na bazie tych produktów będziemy współpracować z tymi wszystkimi piwami, które mamy. No i super, i o to chodzi. Dobra, wiem, że się śpieszysz, nie będę cię zatrzymywał. Uciekam dalej. Wielkie dzięki. W sobotę się zobaczymy? Jak najbardziej. Świetnie. No to widzimy się w sobotę. Ktoś musi zrobić to sorbet. Wielkie dzięki. Do zobaczenia. Trzymajcie. Zapraszam.